dla dzieciaków, bo to one są w dniu dzisiejszym głównymi uczestnikami tej imprezy. Przygotowaliśmy, myślę, mnóstwo atrakcji, wiele stanowisk. Część rzeczy jest przygotowane ze strony szkoły, a część tutaj mamy część historyczną przygotowaną przez panią Monikę Koziel. Jeżeli chodzi o stanowiska tutaj przygotowane przez młodzież gimnazjalną, mamy malowanie twarzy, malowanie paznokci, wata cukrowa, stanowisko tutaj harcerzy za nami, które się znajduje, gdzie co jakiś czas organizują harcerze zabawy, tańce, bańki mydlane. Jest tu malowanie twarzy, malowanie włosów, plecienie warkoczów. My jako starsi chcemy urozmaicić młodszym czas, organizując właśnie takie zabawy. Są różne zamki dmuchane i tam dalej można pojeździć na koniach i zjeść pod pomyki, na przykład jeszcze pobędzić na bębnie i powalczyć. Mamy tutaj historyczne różne atrakcje, na przykład można pojeździć na koniu husarskim, można postrzelać z łuku, pieczemy pod pomyki. Był też pokaz strojów damskich z XVII wieku. No i ogólnie zabawiamy dzieci tutaj różnymi dzisiaj atrakcjami. Dzisiaj przebrałem się za szlachcica, bo on ma ziemię, jest dobrze urodzony i wywiedzi się z rycerza. Przed chwilą strzelałem z łuku, teraz mam zamiar zabrać się za rycerza. Byliśmy na dmuchańcach, robiliśmy te prace i watę cukrową jedliśmy, na koniach jeździliśmy. Impreza ta odbywała się po raz pierwszy właśnie w naszej miejscowości. Bardzo się cieszymy, że tutaj właśnie wójt wybrał taką lokalizację. W tym roku to jest Mnichów, w zeszłym roku były piekary i mam nadzieję, że to będzie tradycją, że co roku w innej miejscowości odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. Świetnie dzisiaj się bawiliśmy i chcieliśmy, żeby takich dni jak dzisiaj było więcej.